Historia naszego dzisiejszego gościa pokazuje, że zawód leśnika może być rodzinną tradycją. Usiądźmy zatem przy ognisku i wsłuchajmy się w opowieść o pasji, przodkach i dziedzictwie leśnej rodziny. Witajcie na terenie Nadleśnictwa Międzychód, jednego z najstarszych nadleśnic na terenie Puszczy Noterskiej, którego historia trwa ponad 200 lat. Chciałbym zabrać Was w krótką, lecz treściwą podróż po miejscach historycznych, miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami oraz ludźmi, również członkami mojej rodziny, gdzie jestem czwartym pokoleniem pracujących w Nadleśnictwie Międzychód. Leśną historię mojej rodziny zapoczątkował mój pradziadek, leśnik z powołania i pasji. Służył on międzychodzkim kniejom do swojej śmierci. Cząstkę siebie, którą pozostawił, możemy oglądać właśnie tutaj. Dokumenty, mapy, różnego rodzaju rzeczy, które służyły mu w codziennej pracy. Kolejnymi w mojej rodzinie, którzy służyli międzychodzkim lasom, byli mój dziadek, tato, a teraz ja mam przyjemność dbać o te knieje. Odkryjmy wspólnie historię Lasem Pisaną. Zawód leśnika kojarzy mi się przede wszystkim z pracą, pasją i wielopokoleniową tradycją. Bo bez tych trzech elementów nie mamy poczucia misji, którą właśnie jest to leśnictwo. To u mnie niestety, jest to, myślę, w dużej mierze pokoleniowość. Pokoleniowość, która rozpoczęła się na przełomie XIX-XX wieku od mojego pradziadka Andrzeja Nowaka, po którym mam wiele wspólnych cech, prawdopodobnie zawadgiarskość i poczucie humoru, ale nie tylko, bo przede wszystkim miłość do lasu. Właśnie on rozpoczął tą leśną przygodę w mojej rodzinie, później żyłkę do leśnictwa otrzymał mój dziadek, tato, no a ostatnio od 6 lat ja. Dziadek bardzo chętnie opowiadał o swojej historii, o swoim ojcu, który był wielkim pasjonatem tego zawodu, no ale jako młody chłopak, wiadomo, miałem inne zajęcia. Po czasie, gdy właśnie dziadek zmarł, do tego mam nadzieję nawiążemy, rozpoczęła się historia, która wpłynęła na moje zainteresowania, poszukiwania rodzinne. I z rzeczy, które pamiętam, to na pewno młodość, okres wakacyjny, gdzie jako uczeń szkoły podstawowej, każde wakacje spędzałem z tatą, z dziadkiem. Z dziadkiem na spacerach w lesie, z tatą najczęściej w pracy, gdzie w jednej ręce była cechówka, w drugiej średnicomierz i praktycznie tak zdobywałem pierwsze szlify dotyczące tego zawodu. W lesie człowiek obsuje tak naprawdę głównie z sobą i wielu ludzi przeraża cisza, gdzieś jakaś alienacja od życia miejskiego, tego zgiełku pędu, a las pozwala obcować przede wszystkim samym sobą, ale nie tylko, daje wiele różnego rodzaju korzyści. Potrafi człowieka wyciszyć, potrafi człowieka nauczyć postrzegania piękna w przyrodzie, wielu tego typu rzeczy. Nadleśnictwo Międzychód sięga roku 1820, czasów, gdy Polska znajdowała się pod zaborem pruskim, no ale należy tutaj jasno powiedzieć, że niżsi funkcjonariusze leśni stanowili trzon tak naprawdę administracji leśnej, jeżeli chodzi o Polaków. Wiadomo, wyżej nie mogli pracować, ale te podstawowe, terenowe funkcje pełnili. No i dlatego chociażby nie możemy zapominać o tych ludziach tutaj w okresie zaborów pruskich. Później rok 1918, powstanie wielkopolskie, które do granic Międzychodów sięgało. Wówczas, gdy już okazało się zwycięskim,
tereny leśne tutaj Nadleśnictwa Międzychód borykały się do 1819 roku, 20 właściwie, z presją ludności niemieckiej. Tutaj stosunek ludności wynosił około 60 do 40 dla Polaków. Niemcy traktowali te ziemie jako rdzennie niemieckie. No i można powiedzieć najprostszej, kolokwialnie działy się tutaj dantejskie sceny. Przez ten rok czasu wybywaliśmy sobie z rąk do rąk te tereny. Nieopodal miejsca, gdzie się znajdujemy, przebiegała granica polsko-niemiecka, która traktatem wersalskim została ustalona. W tym okresie Niemcy rozstawiali tartaki. Gręszczyk rozstawiał wzdłuż granicy tartaki. Ciął na potęgę drzewostany polskiej strony Puszczy Noteckiej. No i wywoził je w głąb Niemiec. Polska administracja leśna, chociaż jeszcze nie była tutaj sformowana, już musiała się zmierzyć z takimi właśnie problemami, aby tym zadaniom przeciwdziałać. Nadchodzi 22 stycznia 1920 roku. Nadleśnictwo Międzychód przyjmuje w końcu inżynier Ludwik Wacławik, dyrektor ówczesnego Wydziału Lasowego w województwie poznańskim. I tutaj kolejna ciekawość i zagmatwanie losu. Tak naprawdę niemieccy leśnicy dostają ultimatum, że jeżeli przyjmą coś na rzecz, na przykład obywatelstwa polskiego, wówczas mogą spełnić dalej obowiązki. Oczywiście było to tylko do czasu, aż polska administracja leśna się wypełni. No i z tego prawa skorzystało większość leśników niemieckich. Dwóch tylko sekretarz i jeden z leśnik przeniósł się do Niemiec, reszta została. Oczywiście z czasem ten element, nazwijmy to niemiecki, zastępowany był elementem polskim. Leśnicy wzdłuż granicy polsko-niemieckiej nie byli przypadkowymi osobami. Były to osoby wykształcone solidnie na tamte lata. Były to osoby wysoko moralnie prowadzące się. No nie było przypadku tak naprawdę. Były to osoby, które zapewniały również w pewnym stopniu bezpieczeństwo granic Rzeczpospolitej Polskiej. Kamień Święta Lasu jest to kamień, który upamiętnił dwie historyczne rocznice, jeżeli chodzi o dzieje Lasów Państwowych. W tej ogólnopolskiej historii leśnej w 1933 roku powstała propozycja Święta Lasu, ogólnopolskiego Święta Lasu od 1935 roku nazwany Dniem Lasem. Na celu miał przede wszystkim szerszym masom społeczności ukazanie zawodu leśnika, czym się zajmujemy, dlaczego leśnicy są potrzebni. I to było strzałem w dziesiątkę. Na terenie 430 nadleśnictw w skali kraju, regionalnych dyrekcji, generalnych dyrekcji, szkół, tartaków, wszyscy spotykali się w ostatnią niedzielę kwietnia, by tworzyć wspólnie akademię poświęcone lasom, leśnikom i przyrodzie. I był to ogromny sukces w skali kraju. Co roku, ostatni dzień kwietnia, właśnie takie wydarzenia miały miejsce. Mamy 1922 rok. Nic nie zapowiadało tragedii, która wisiała nad leśnikami, nad naszymi lasami. 81% Puszczy Noteckiej, tych lasów sosnowych, zniknęło w przeciągu dwóch lat. Do lata 22-24 większość, no niestety, przegrała walkę tych drzewostanów ze szkodnikiem owadzim, jaka była strzygonia hojnówka, wtedy zwana sówką hojnówką. I tutaj warto przypomnieć, jaki ogrom, żeby to wyobrazić, jak miało to miejsce, ogrom te wydarzenia. Jednego z leśników, który zapisał na kartach historii, że wchodząc do lasu, zamiast ożywczego zapachu żywicy, czuć było zapach ekstrementów owadzich, a stąpając zamiast po mchu, stąpało się po martwych, tłustych, włochatych gąsienicach. Czyli tak naprawdę nie zostało nic z tych drzewostanów. No i leśnicy nie mieli tutaj możliwości w tych czasach przeciwdziałać temu. Kolejnym punktem historycznym jest oczywiście nieistniejąca wieś Radusz, o której wspomniałem, która była kolebką tutaj
Polaków, Niemców, Ewangelików, Katolików, którzy podczas uroczystości Niemcy podczas uroczystości polskiej na akademii w szkole niemieckiej śpiewali Boże coś polskie, lub Polacy, którzy uczestniczyli w katolickich mszach w kościele ewangelickim. Społeczność bardzo zżyta oczywiście do pewnego momentu, do lat dojścia Hitlera do władzy i te stosunki się zaczęły psuć. Przez 200 lat tak naprawdę przykład współpracy takiej kolonialnej na granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym. Mundur, który mam na sobie, jest tak naprawdę zaczątkiem moich pasji już po poszukiwaniu korzeni rodzinnych oraz korporacji leśnej. Tak naprawdę mundur otworzył nowy etap historii leśnictwa. Był przyczółkiem do założenia grupy rekonstrukcji historycznej leśników, która nawiązuje do organizacji przysposobienia wojskowego leśników. Staramy się kontynuować te tradycje, mówić o tym zapomnianym wątku historycznym, bo tutaj 12 tysięcy osób, leśników, drzewiarzy, pracowników leśnych zostało przeszkolonych wojskowo przed 1939 rokiem. No i uczestniczyło w wojnie. Straty osobowe podczas wojny leśników były ogromne, około połowa stanu osobowego leśników. No nie wróciła już, złożyła największą cenę na ołtarzu ojczyzny, poniosła śmierć, oddała życie ojczyźnie. No i to jest jednym z naszych zadań. Mundur, który mam na sobie, jest również mundurem, który na zdjęciach rozpalał wyobraźnię młodego człowieka, gdy na sobie miał na zdjęciach go mój pradziadek. Jest to mundur z 1930 roku wyższych funkcjonariuszy leśnych. Mundur leśniczego w trzecim stopniu służbowym, o czym świadczą trzy rozety na kołnierzu. Mundur, który był noszony w dwóch wersjach oczywiście. Tutaj w kołnierzu ze stójką, ze spodniami, wyczesami, w oficerkach oczywiście, nosili te mundury głównie terenowcy, oraz w wersji z kołnierzem wykładanym, który charakteryzował się dla ludzi, którzy pracowali, byli zajęci pracą w biurze, czyli nadleśniczowie, adiunkci i tak dalej. Mundur do 1939 roku był tak naprawdę może nie pierwszym sformalizowanym, ale pierwszym w skali kraju noszonym przez wszystkich leśników administracji państwowych mundurem. Wcześniej, wiadomo, z braku pewnych zasobów odbudowującego się państwa, czy chociażby różnego rodzaju scalenia państw zaborczych, no były ogromne problemy z weryfikowaniem tego jednolitego stroju mundurowego leśników. Na dzień dzisiejszy jest około 5 osób, które paradują w strojach leśnych, historycznych strojach leśnych i przypominają o tej historii. No i tutaj taka ciekawostka, jak zaczynałem w 2015 roku swoją podróż z mundurem, wówczas nawet brać leśna nie bardzo wiedziała, jakie mamy tradycje mundurowe. Często pokazując się na uroczystościach, od 2018 roku przyjechaliśmy chyba z kolegami, szczerze mówiąc, całą Polskę, aby opowiadać o naszych pasjach, o przede wszystkim o tym, czym jest historia leśnictwa. Początkowo nosząc ten mundur, byliśmy oficerami niemieckimi. Później, gdy przyczepiłem medale pradziadka, oficerami radzieckimi, a teraz już naprawdę po tych 5 latach jest ogromny progres. Wszyscy już wiedzą, chociażby z branży leśnej, że jednak to są mundury leśne, które mają ogromne tradycje, bo historia munduru leśnego tak naprawdę sięga 200 lat, ale jest to temat na, myślę, kolejny odcinek. Jeżeli chodzi o tą
historię mundurów, to staramy się tworzyć coś na zasadzie pewnego rodzaju pomostu. Pomostu pomiędzy czymś, co było kiedyś, a czymś, co jest teraz. A my stanowimy ten pomost i zapraszamy odbiorców do podróży w czasie, bo o historii paradoksalnie można mówić prosto i trudno zarazem. Trudność stanowi nudność. Nie oszukujmy się. Większość nas historię w szkole wspomina dość specyficznie. Coś, co było nudne, coś, co nikogo nie pociągało. Ale jeżeli tych odbiorców zaprosimy do środka, pokażemy im, jak to wyglądało w latach 30., 20., w latach 40., oni ustawią się tak naprawdę po tamtej stronie tego mostu, wówczas ta historia jest namacalna, potrafi wciągnąć tego człowieka. I tutaj bardzo często nawet koledzy z pracy, gdy zaczynałem, mieli mnie za totalnego dziwaka, no, gościa, który ma swoje lata i chodzi w mundurze, no to coś nie tak. Ale później ta historia na tyle ich nawet zaciekawiała, że potrafili przyjść, dopytać o swoje korzenie rodzinne, przynieść pamiątki, zapytać o pamiątki, które mają w domu. I wielu nawet z nich zaczęło poszukiwać na własnym sumptem tą historię, poszukiwać swoich korzeni rodzinnych, leśnych, historii najbliższych i tak dalej. Zawód leśnika to jest przede wszystkim misja, bo tak naprawdę cykl życia sosny, 90 lat od sadzenia po wycięcie jej, no to są trzy pokolenia. Trzy pokolenia, które muszą dbać o ten drzewostan i tak naprawdę musimy wiedzieć chociaż, jaki zabez mieli 100 lat temu ci leśnicy, bo co oni mieli na celu, sadząc te drzewostany tutaj. Albo bardzo często tutaj właśnie od kiedy pracuję w Nadleśnictwie Międzychód z kolegami zastanawiamy się i rozwiązujemy różnego rodzaju zagadki leśne, które są tak naprawdę, które o tym świadczą, że leśnicy, czy niemieccy, czy już polscy w dwudziestoleciu międzywojennym tak naprawdę tworzyli wiele ciekawych badań, powierzchni doświadczalnych, które wtedy były czymś innowacyjnym, a my dzisiaj to traktujemy jako taką najwyższą szkołę leśną. A to te początki tutaj nawet na naszych terenach, tak jak kępy Mobsfelda, czyli tak zwane, jak jesteście Państwo w lesie, bardzo często widzicie pocięte drzewostany i część tych drzewostanów jest ogrodzona. Są to najczęściej drzewostany liściaste. Ogrodzone są po to, no, aby presja zwierzyny nie była duża. I już w okresie międzywojennym i wcześniej nawet na terenie Puszczy Noteckiej, na leśnictwo Międzychód, leśnicy starali się wprowadzić kępy Mobsfelda, czyli tam, gdzie siedlisko było lepsze, wprowadzanie gatunków liściastych lub innych, które były tak naprawdę bardziej ciekawsze, nazwijmy to kolokwialnie, niż sama sosna. I to się udawało. Do dzisiaj mamy takie miejsca, gdzie rosną jakieś małe plasty dębu, klonów, jodeł, świerków i tak dalej. Moja pasja, myślę, że jak każda pasja, ma dwie strony medalu. Pierwszym jest oczywiście poświęcanie się dużej części swojego czasu, poszukiwań i tym podobnych rzeczy. No ale jest to coś kosztem czegoś. No cierpi na tym moja narzeczona chociażby, którą serdecznie pozdrawiam, bo jest to kobieta niesamowitej cierpliwości, gdy, no, nie oszukujmy się, gdy mamy coś zaplanowane, czasami obiad u przyszłych teściów, a wypada nagle jakieś poszukiwania rzeczy, które są na teraz, na już do zdobycia, które mogą tak naprawdę, gdy my tego nie zrobimy, mogą przepaść, tak jak chociażby jedna kronika ze Szkoły Leśnej w Argoninie, którą udało się ocalić na leśnictwie Międzychód. Wiele takich przypadków tak naprawdę, to są kwestie chwili. Jest telefon, jest przedwojenny mundur w tej stronie, w części Polski. No to nie ma dużego, nie możemy się długo zastanawiać, tylko jedziemy i patrzymy, co jest, żeby to zachować, bo ci ludzie odchodzą, a rodziny bardzo często nie wiedzą, co to jest. I bardzo wiele rzeczy tak naprawdę kończy w świetnikach, kończy gdzieś w piecach. No i staram się przede wszystkim temu zapobiec. No i to jest właśnie ta druga strona medalu, której nie widać, a która dotyka naszych najbliższych.
niespełna 3 lata temu na kanwie tych poszukiwań historycznych zrodził się u mnie pomysł, aby zainteresować społeczeństwo tą historią leśnictwa, nie tylko samych leśników. Mamy oczywiście ogromne możliwości, w przeciwieństwie do naszych dziadków, ojców czy pradziadków, aby o tym mówić. No i tutaj, co by dużo nie mówić, złego czy dobrego w portalach społecznościowych, zabieg ten się udał. Multum pamiątek, rzeczy, które zalegają w domu, chciałem się tym podzielić, ukazać ludziom tak naprawdę, jakie jest miejsce leśników w historii Polski. I to się udało niespełna 3 lata temu. Powstał profil Historia Lasem Pisana, na którym poruszamy najróżniejsze wątki dotyczące leśnictwa. Profil, który myślę, że zaskoczył mnie, bo nie oszukujmy się, jest to profil niszowy, który myślałem, że będzie interesował małą publikę, no ale myślę, że prężnie się rozwija i bardzo często potrafił mnie zaskoczyć. Profil, który powiązał wielu pasjonatów leśnictwa, wiele rodzin leśników. Powstały przyjaźnie nie tylko polskie, ale w Polsce, ale również i za granicą pasjonatów leśnych. No i mam nadzieję, że ten profil się będzie rozwijać w dalszym ciągu. Tak jak wspomniałem, nie chodzi tutaj o pamięć o mnie, ale chodzi przede wszystkim, to jest taki mój cel, również prywatny, żeby ta pamięć o nie tylko członkach mojej rodziny, ale o tych tysiącach, dziesiątkach tysięcy leśników przetrwała. Historia leśnictwa jest potężną gałęzią historii Polski. Gałęzią, która przez wiele lat przez nas leśników, trzeba samokrytycznie powiedzieć, była podcinana. Wiele faktów już... Wiele historii ludzi odeszło. My nie jesteśmy w stanie już ich zweryfikować, tych faktów, odnaleźć tych historii. No i to przede wszystkim jest tą mocą napędową, żeby ocalić jak najwięcej zapomnianych historii przez pryzmat ludzi, bo to właśnie oni są tym motorem tego wszystkiego. Na tym rozstaju dróg żegnam się z wami. To już koniec naszych opowieści. A tymczasem jadę dalej w poszukiwaniu historii lasem pisanych. Czołem! Dasz bum! Historia pana Marka jest niezwykle ciekawa. Rodzinna tradycja może być przyczyną do odkrywania tego, co nieznane. Na dziś to już wszystko. Kolejną historię poznamy już za tydzień. Do zobaczenia.